Tutaj Wnet. Poranek. Zapraszamy codziennie. Radio Wnet. Mariusz Staniewski w studio ponownie. Wygląda pan na człowieka, który lubi bluesa. W ogóle lubię muzykę. Ale własną też. No to ma pan szansę zademonstrować, ale własną, czyli jaką? Graną, śpiewaną i w ogóle. Ale co, gra pan i śpiewa? No. Gitarę ma pan w domu? Nawet organistą byłem kiedyś. W Bronowie. Tak, a jaki, o, wróciły gazety, bardzo serdecznie dziękuję, ale zanim jeszcze zajrzymy do tych gazet, to proszę powiedzieć, 2 dni, 48 godzin, przepustka spędzona tutaj, co można robić, co można podziwiać, gdzie można pojechać? No to zależy właśnie od tego, czego oczekujemy. Promujemy turystykę aktywną, bo takowa tutaj jest najbardziej powszechna i w związku z powyższym, poczynając od Wąbrzyskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi, czyli ta Dolna Narew, gdzie można się wybrać na wyprawę przyrodniczą rowerem bądź kajakiem. I wtedy tak te dwa dni spokojnie, zahaczając o Łomżę, zahaczając o twierdzę w Piotnicy, o konie można pojeździć, można zwiedzić podziemia, dalej same miasto też jako takie, można zwiedzić z przewodnikiem, można samodzielnie, można pojeździć kolejką łomżeńską, można popływać gondolą w Łomży, można popływać gondolą tutaj w Nowogrodzie. No są wypożyczalnie rowerów, więc nie trzeba... Wypożyczalnie kajaków, Nordic Walking, można wziąć lunetę i wybrać się na ścieżkę taką pieszą tutaj do nadleśnictwa w Nowogrodzie i zobaczyć ptaki rano, to jest bardzo ciekawa atrakcja. No, też działa plaża miejska w Łomży, chociaż dzisiaj to... Nie polecamy, bo dzisiaj jest... Na razie nie polecamy, bo jeszcze jest zimno. A kąpiał się pan w Narwi w tym roku? Tak. Raz. I niechcący? Znaczy nie, no ja lubię pływać też, w ogóle lubię wodę, jestem wodniakiem. No tak, ale to, że można pojechać na rowerze, popłynąć kajakiem, ale gdzie można spać? Gdzie można spać? No, można spać w ogóle turystyce. Takowo jest sporo takich gospodarstw na dość dobrym poziomie. Tutaj w okolicy właśnie Starej Łomży, w samej Łomży, w okolicy Łomży, także tutaj w Nowogrodzie. Jeszcze państwo dzisiaj będziecie mieli też okazję zapoznać się, bo będzie prezentowane jedno z gospodarstw turystycznych w Nowogrodzie w tej audycji. Ale nie tylko, bo są hotele o lepszym standardzie, dwugwiazdkowym czy gwiazdkowym. No, naprawdę możemy tutaj ich parę wymienić. W sumie ta baza noclegowa jest dość spora. A gdzie można znaleźć te gospodarstwa agroturystyczne? No, zapraszamy na stronę Centrum Informacji Turystycznej www.narwia.pl i tam można zobaczyć, jest baza danych. Także atrakcje można wszystkie wyszukać i zobaczyć, kiedy są czynne, co jest w okolicy, w jakich językach są obsługiwane. I także więcej informacji można dostać w Centrach Informacji Turystycznej. W tych, które pracują w sieci opowieści z Narwi na przykład, bo tutaj wymieniamy się właśnie turystą i informacją, dzięki temu wiadomo, co jest aktualne. I jedna rzecz jest pewna, w Nowogrodzie przynajmniej od X wieku korków nie było, prawda? No chyba, że ci wikingowie. To znaczy w Nowogrodzie korki czasami są, dlatego że to jest miejscowość, gdy wszyscy z Warszawy jadą tędy na Mazury. Tutaj w centrum tutaj ryzyka nie ma, że tutaj coś będzie zakorkowane, ponieważ rynek jest zupełnie oddalony od głównej drogi, nie jest jakby przejazdowy, jedynie co nad rzekę można przejechać albo tam na szamlak od tyłu, więc tu jest cisza, spokój, no na szczęście ładnie wykoszone i pograbione, więc to... I nawet kwiatki rosną. I rosną kwiatki. I drzewa. Dokładnie. I jesteśmy w cieniu. Szkoda. Słoneczko by się przydało. Serdecznie panu dziękuję za ten heroizm porannego dzisiaj, porannej pobudki, bo trzeba było wcześniej wstać, bo pan też tu przyjechał. No w rzeczy samej. Czasami tu pomieszkuję, bo tak prowadzimy właśnie. W którym domu? No w tym porcie. W
tamtym porcie. Tak, w tamtym porcie, tak. Koło tego czołgu. Przymoście, koło tego czołgu, koło schronu. No zależy nam na tym, żeby tutaj rozwijać turystykę. Chcielibyśmy też, żeby ten schron był regularnie czynny. A ten drewniany dom tam, o tam, jaka tam? To już wiem, że pan tutaj, nie wszystkie ulice pan zna. Wspominałem panu, że to jest właśnie dawna Izba Pamięci, która była tu prowadzona w Nowogrodzie. W tej chwili ona jest nieczynna i no może są jakieś pomysły na to, żeby tutaj zrobić jakiś taki lepszy punkt informacji turystycznej, ale to zobaczymy. W każdym razie dwa te działa, które stoją obok, to świadczy o tym, że tutaj kiedyś był taki pan, który walczył właśnie podczas obrony Nowogrodu. A gdzie te działa stoją? A stąd trzeba podejść bliżej, proszę pana, trochę zarośnięte są, ale są. Działa dobrze ukryte, działające działa? To znaczy, no mechanizmy są sprawne, natomiast wszystko inne. Ten czołg jest, proszę pana, zaspawany, zamknięty. Kiedyś jeszcze on się nawet spokojnie obracała mu wieżyczka, ale ponieważ dzieci lubiły ją obracać, więc jednak zaspawano ze względu na bezpieczeństwo. No i dobrze, bo teraz jeżdżenie czołgiem byłoby bardzo drogie, bo czołg dużo pali. No cóż, no to atrakcja wliczona na scenę. Wasz samochód też dużo pali i jeździcie. To prawda, że nasz samochód dużo pali, a my się nie przyznajemy do tego bezsensownego nałogu i słuchamy muzyki.